wielki mecz. Niestety zaczął się nieszczęśliwie od utraty bramki, która sparaliżowała graczy Stali. Miało być 2-0 dla nich, a jest 1-0 dla przeciwnika. I tam w kolejnym odcinku dokonałem kompleksowego teraz już przeglądu składu. Do klubu sprowadziliśmy Macieja Krakowiaka, 3,5 gwiazdki umiejętności, 4,5 gwiazdki potencjału. Po błędzie Libery stwierdziłem, że nie będzie on naszym głównym podstawowym bramkarzem. Mamy strasznie nieurodzaj ogólnie w środku, dlatego stąd decyzja o zagraniu dwoma defensywnymi pomocnikami. No, przechodzimy do meczu, żeby nie przedłużać. Pora wyjść z tego kryzysu. Jestem zadowolony z taktyki, którą zrobiłem. Myślę, że ona przyniesie efekty. I powiemy sobie teraz o temacie, jaki poruszyła jedna osoba w komentarzach, czyli jakie mam zdanie na temat menadżera. Tylko jeszcze sobie przeprowadzę rozmowę i zaczynamy. Więc moje zdanie jest takie, że FM ma to do siebie, że to wszystko, co wszystkie nowości, które się pojawiły w FM-ie, mogły być po prostu do 16 dodane w wymiarze patcha i byłoby to samo. No nie? No, to są też dlaczego stwierdził, że nie było żadnych informacji o nowościach, ale tych nowości wydawać by się mogło, że jest sporo, bo tam rozpisywali się na różnych forach, ale nie ma ich dużo. Jest poprawiony system 3D, można dodać sobie własne zdjęcie. Tak, to wszystko jest to samo. Tam jeszcze dodali spray na murawie, kamerę jedną za linii bramkowej, ale to wszystko, tak jak mówię, że to są za 30 funtów powinniśmy dostać, no, za takie pieniądze powinniśmy dostać praktycznie nową grę, a nie namiastkę jakichś tam kilku nowości. Plusem jest to, że jest oficjalnie zrobiona polska ekstraklasa, więc za to można słowa uznania jakieś tam szepnąć w stronę Sports Interactive. A tak poza tym, no to mamy wszystko to samo, niczym się nie różni. Moje zdanie jest takie, że mogliby zrobić równie dobrze z tego abonamentówkę, jakieś tam 2 euro czy 3 euro za miesiąc grania i byłoby to samo. Jeśli chodzi też jeszcze o FM Toucha, jeżeli ktoś nie zamierza spędzać dużo czasu, zagrać sobie kilka meczy, spokojnie może go kupić, ma praktycznie to samo, tylko że nie ma pełnej rozgrywki, tylko szybką rozgrywkę. Także jeżeli ktoś nie zamierza spędzać kilku godzin, kilkunastu godzin, znaczy ten, dużo czasu przed komputerem, no to raczej powinno mu wystarczyć wersja taka jakby troszkę okrojona, a mamy wreszcie bramkę. Pierwsze trafienie w sezonie, jestem zadowolony. Tak jak mówię, że troszkę mnie rozczarował ten FM. Myślałem, że dostanę całkiem nową grę, a w tym momencie dostaliśmy troszkę odświeżoną i tyle. Jeszcze ściągnąłem wszystkie herby, twarze do pierwszej ligi. CM Revolution, jeżeli ktoś nie wie jak skąd ściągnąć, to CM Revolution, to wszystko jest napisane i pięknie pokazane, przepraszam, najmocniej. Tak, a my przechodzimy do drugiej części spotkania. Ogólnie resztę części będzie w pigułce, żeby lecieć i chyba sobie oglądamy cały mecz z Górnikiem Zabrze, bo to będzie taki bardziej emocjonujący mecz. A jej, było groźnie teraz, Krakowiak. Mam ochotę przejść na kontratak. I chyba tak zrobię, bo się robi niebezpiecznie. Ja chciałbym dowieść ten wynik do końca. Jeszcze środkiem pola. Jeszcze krzyknę do nich, skupcie się, tylko jeszcze poczekam, aż się akcja. A może nie. Agresywnie, skupcie się, zatwierdź. Na razie wygląda wszystko dobrze. Skupiłem się na utrzymaniu piłki. Krakowiak wybija piłkę. Radluj. No i właśnie, te długie podania, nic. Dałem im rozegranie piłki po ziemi, oni dalej tymi długimi podaniami grają w zaparte. Ajajaj. Będzie kontra Chojniczanki, czy zdąży? Kto
ktoś przerwać ich akcję. Przynajmniej akcja jest powolniona. Rybski ładnie prostopadłem, ma trochę miejsca i mamy bramkę po jeden, kurde. Wyglądało to wszystko dobrze, dobrze. Wracamy na kontrolę. Agresywnie i żądamy więcej. Oj, Rakowski. Mam nadzieję, że to widzieliście. No. Ostatnie minuty spotkania. Jeszcze Preiss. Czy coś zrobi, czy to będzie tylko po prostu podprowadzenie piłki? Ładnie okiwał. Lech. Żubrowski. Tutaj powinno już podanie pójść do boku. Na lewej stronie macie dwóch zawodników, którzy czekają na podanie. Tak jest, ale to wszystko jest późno. I koniec spotkania. Remis. Także już jest lepiej. Mieliście dzisiaj pecha, Damim, żeby ich nie wybijać z tego całego rytmu. Szósta kolejka polskiej ligi. Stomil Olsztyn. Dosyć ładny stadion. Tylko trybuna główna wypełniona. Aż można stwierdzić, że marnuje się. Dwudziesta minuta spotkania. Dośrodkowanie Stomilu. Jeszcze przejmuje Olszowski. Czyżbyśmy mieli kontratak? Ładnie się to wszystko zapowiada. Niestety nie ma do kogo zagrać. Tam skrzydło powinno szybciej wychodzić, ale jest Lech. I Lech dośrodkowywuje i... No... Ale przynajmniej widzieliśmy jakiś pozytyw w postaci wyprowadzonej akcji. Ale to jeszcze nie koniec akcji stoli Milu. Kun, dopiero co dośrodkował rzut różnego, już jest po lewej stronie. Bardzo ruchliwy na boisku. Olszowski, że go ta ładne prostopadłe podanie i mamy bramkę, niestety. Nie udało się tego przełamać. Powiedzieliśmy Rejka Rakowskiego, może on wprowadzi trochę ożywienia. Wciąż akcja 100 mil. Przecież jeszcze wciąż jesteśmy na kontroli, chociaż mam ochotę przejść na ofensywę. Ale jeszcze zobaczymy, co się będzie działo na boisku. I znowu łatwe podanie. I niezła pozycja do oddania strzału, ale na szczęście mamy sporo szczęścia. Jeszcze akcja 100 mil na koniec. 1-0, porażka kolejna. Wszystko też źle wygląda. Jeszcze piłka do boku. Koniec spotkania, niestety. Jestem głęboko rozczarowany. Ale przechodzimy do kolejnej kolejki. I rozpoczynamy siódmą już kolejkę polskiej ligi. Liczymy na to, że w końcu się obudzimy. Zdobędziemy pierwsze punkty. Muszę ryzykować grać kontuzowanymi zawodnikami w ataku, ponieważ no, Dorian Buczek niestety nie sprawdza się. No, napastnik, który nie strzela żadnej bramki w 5 meczach. No, sorry. Eryk Rakowski, dośrodkowanie w pole karne. Niestety. Prokić. Niestety na wiwat. Sulewski, ładne podanie. Ach, mogło to przejść. Jeszcze przejmuje Lech. Troszkę kopaniny. Żebrowski. Karlinios. Do tyłu niestety. Do Żebrowskiego. Lech ładnie gramy piłką, Karlinios. Ładnie, Preiss przedrze się, tak jest. Jest dośrodkowanie, ale troszkę wyrzucony Radluj. Niewiele brakło, jeszcze strzał z dystansu, nie. Lech i nie kontuzja, tylko faul. Pielorza. Żubrowski. Rzut wolny. Aj, niestety, na wiwat. 37 minuta spotkania. Rakowski. Żubrowski. Radluj. Troszkę za dużo przytrzymuje tą piłkę, żeby nie stracił trzech zawodników koło niego. Ładnie się uwolnił. Karlinios. Lech. Karlinios. Ładne prostopadłe podanie i mamy bramkę. Tak jest. Rozpoczynamy drugą połowę. Żubrowski. Zrobiliśmy zmianę w ataku. Żubrowski.
ładnie doredluje. To już powinien Rakowski mu wychodzić na pozycję, właśnie ruszył. Tak jest, o to chodziło. O to chodzi cały czas w tej taktyce. Ładne dośrodkowanie i Preiss, młody zawodnik. Mamy bramkę 2-0. Pięknie to zrobili. Od razu zerkniemy na tabelę, co nam to daje. A tylko na 16 miejsce nas to podciągnęło. Wcale nie jest tak wysoko. Preiss. Carlinhos. Żebrowski. Radlu już powinno być podanie na lewą stronę. Jest tam wolny zawodnik, niepilnowany. Ale nie. Carlinhos. Preiss. Co zrobi Preiss? Żeby tylko nie stracił. Za długo przetrzymujesz piłkę. Żebrowski. Bierzadło ładne, prostopadłe podanie do przybyły i znów mamy bramkę 3-0. Czyżby to było obudzenie śpiącej królewny? Muszę przyznać, że ten mecz napawa mnie optymizmem. Jest jeszcze gonceż, ale nie. A jej, tam był chyba faul? Nie. Ale mamy bramkę 3-1. Nowak. Do przybyły przybyła. Ajajaj, zepsuł to. No i teraz, żeby nam się nie pokomplikowało to wszystko. Póki jeszcze mamy dwie bramki, nie musimy się o nic martwić i niestety. Nigdy nie wolno być zbyt pewnym. Jeszcze Rakowskie dośrodkowanie i przybyła. Mamy 4-2. Dobry mecz w ataku. W obronie poszły niestety dwie kontry, ale tym się nie przejmujemy. Jeszcze raz, ta lewa strona jest uruchamiana. To, nad czym pracowałem od samego początku, próbowałem to uruchomić. Zaczęło troszkę działać. Ale niestety to jest tylko kontra GKS-u Katowice. Mędrysz. Bierzadło, no. Już ten uśmiech. Zrobiłem to specjalnie. Ej, to wszystko dobrze. Mamy przejęcie piłki. Rakowski, podanie do przybyły. Czy jeszcze coś wykombinują? Carlinhos, Preiss. Czy wejdzie tam jakieś dośrodkowanie? Jeszcze jest dośrodkowanie. Mamy słupek, ajajaj. Właśnie taką stal Mielec chciałbym widzieć. I mamy 4-3. Świetny wynik. 21 minuta spotkania. 21 minuta spotkania. Głowacki. Ze zniczym pruszków. Po ostatnim meczu nasze apetyty sporo wzrosły. Eryk Rakowski. Ładne dośrodkowanie i mamy samobuja. Żebrowski wbił sobie Misztalowi samobuja. Lech. Żebrowski. Lech. Ładne podanie technicznie. Sobczak minął. Tak domagał się gry. I mamy Marcińca, który puduje w doskonałej sytuacji. Żubrowski, Lech, Marciniec, Żubrowski, Eryk Rakowski, Głowacki. Ładne dośrodkowanie i Buczek w końcu się przełamał po tak długim czasie. Rakowski do Buczka. Rakowski. Rakowski przydziela się lewą stroną, będzie dośrodkowanie, ale to tylko proste ręce bramkarza. Chociaż mogło to zaskoczyć. Michalak. Ciekawe, czy to ten Michalak, młody, utalentowany zawodnik z Legii. Aj, mamy akcję, ale Kita odwalił Kitę. Mam nadzieję, że nie stracimy piłki. Jest faul i rzut karny, niestety. Nie zdążyłem przeprowadzić zmian. A jednak... Nie, jest, jest. Myślałem, że to ten w ataku był faul. Wszystko się komplikuje. Czy Krakowiak obronił? A już myślałem.
trochę paniki w naszym zespole po tym zagraniu. Przybyła Podliński. Ja to muszę przejść chyba na kontratak. I Halak z dystansu, no jednak nie daliśmy rady. Zaryzykuję ofensywę, chociaż no to oni są w biegu teraz, to oni są na zwyżkowej formie. Eryk Grakowski, dośrodkowanie. Ajajajajaj. Mogło być tak pięknie. Niestety 12 pozycja. Jeszcze zagranie do Prejsa. Prejs będzie próbował, czy zagra do tyłu. Ładne podanie, ale piłka nie przeszła. Dobrze, nic się nie stało. W końcu zaczęliśmy zdobywać punkty. Dziewiąta kolejka polskiej ligi, pierwszej polskiej ligi. Mecz z Górnikiem Zabrze. Przywitanie trenerów. Rozpoczynamy spotkanie. Pizga, Przybylski, Danych, Kopacz. Patrząc po nazwiskach Górnika Zabrze, widać, że to jeszcze są wciąż ekstraklasowe nazwiska. Przynajmniej niektórzy z nich. Przejdziemy do drugiej części spotkania z Górnikiem Zabrze. Eryk Rakowski, Karlinios, Rakowski, ajej, Matuszek, Kurzawa i to wszystko źle wygląda. Pawłowski, młody, utalentowany zawodnik. Jeżeli ktoś szuka talentów, no to, o ile się nie mylę, że to on jest. Później wam go pokażę. Kurzawa, Grandel i dobrze, mamy przejęcie, ale niestety piłka tylko na wiwat wybita. Przybylski, Grandel, Plizga, Grandel. Aj, było bardzo groźnie. Kołsnął Górnik Zabrze. 60 minuta spotkania, ajaj, wolny i niestety bramka. Przegrywamy 1-0. Ofensywa, zażądaj więcej. Wreszcie jakoś ta składna akcja nasza w tym meczu. Żubrowski, Zalepa. Sobczak ładnie przejął. Już myślałem, że to będzie piłka stracona. Sobczak ma troszkę miejsca. Czterech zawodników koło siebie. Tutaj chyba będzie podanie do boku. Nie, ładne podanie na uwolnienie do Lecha, ale Lech... Lech chyba nie jest dobry w takich sytuacjach. Matuszek do Przybylskiego, Grandel, Plizga, Nowak i Krakowiak. Dwunaste miejsce, wciąż jesteśmy nisko w tabeli, jakieś punkty by się przydały, dośrodkowanie. Lechota, ale Kasprzyk wyciągnął się jak struna. Linios, Żubrowski, Rakowski. Zaczyna mi się podobać nasza gra. Zaczynamy grać jak równym przede wszystkim. 75 minuta, Lechota. Ładne podanie do boku. Radluj opanował, ale to opóźniło jego akcję. Środek masz czysty. Popatrz. O ty, Łośku. I czerwona kartka z Górnika Zabrze. Szarża. To musi być kontratak, ja to czuję. Tak, to będzie kontratak. Lechota. Ale do kogo to podanie? Mamy szansę wyrównać, panowie. Kwiek, ładne prostopadłe podanie, a i niestety, ale uratował Bierzadło. Grandel, dośrodkowanie i nic z tego. Czy uda nam się wyrwać ten punkt? Chyba nie. Wszystko się nieźle po naszej myśli, trzeba powiedzieć, układało, ale to jeszcze troszkę oni bardziej na przetrzymanie piłki zagrali, żeby urwać te parę sekund do końca. Kilka i koniec spotkania.
No ja myślę, że widzimy się przy kolejnych 5 kolejnych spotkaniach. Jeszcze wam pokażę tabelę na koniec. Wygrali dobrze, ale ich zrozgałem. Mamy 8 punktów, no wreszcie zaczęliśmy coś zdobywać tych punktów. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie do zobaczenia w następnym odcinku.